W ten upalny dzień, dobrze, że to nie było wczoraj, ale zaraz wam wytłumaczę, dlaczego tak właśnie się ubrałem. I wszyscy na pewno chcemy słuchać Jezusa Chrystusa. Chcemy realizować to, co nam mówi. Chcemy iść za Jego planami, prawda? I tak samo było z uczniami, kiedy Jezus jeszcze chodził po ziemi i dawał swoim uczniom różnego rodzaju lekcje. Aż pewnego dnia uczniowie poprosili Jezusa, żeby nauczył ich modlić się. I Jezus dał im przykład modlitwy. Ja tylko tutaj urywek przeczytam. My znamy to wszystko z Ewangelii według świętego Mateusza, 6 rozdział. Ja tylko przeczytam od 8 wersetu do 10. Wy zatem tak się módlcie, mówi Jezus. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje. I teraz uwaga. Niech Twoja wola spełni się na ziemi, tak jak i w niebie. Jezus powiedział uczniom, o co mają prosić, za czym mają podążać. Niech wola Ojca spełni się na ziemi, tak jak spełnia się w niebie. I wiemy wszyscy, że w niebie wola Ojca spełnia się w 100%. Ale co z ziemią? Co się dzieje z wolą Ojca na ziemi? Wiemy, że w tej dziedzinie zostało jeszcze wiele do zrobienia. Dlaczego? Bo ziemia jest okupowana przez przeciwnika Jezusa, przeciwnika Boga, przez diabła. I ten przeciwnik na ziemi realizuje swoją wolę. I często my poddajemy się woli przeciwnika Boga. Żeby przywrócić Boży porządek tutaj na ziemi, musimy niestety stanąć do walki. Czy to kobieta, czy mężczyzna. Musimy stanąć do walki, dlatego Paweł w tym liście do Efezjan, w 6 rozdziale, kiedy już cały list do Efezjan, 5 rozdział jest bardzo ciekawy, bo mówi o rodzinie, mówi o mężu, o żonie, mówi o dzieciach. 5 rozdział listu do Efezjan, a 6 rozdział Paweł zaczyna: w końcu bądźcie mocni w Panu. W końcu kobiety i mężczyźni, bądźmy mocni w Panu, siłą Jego potęgi. I tu następnie Paweł mówi, przyobleczcie pełną zbroję Bożą. I wymienia te elementy zbroi Bożej. Poprzednio, jak mówiłem o pasie prawdy. Pamiętacie to? Dobre to było? To dzisiaj będzie jeszcze lepsze. Mówiłem o pasie prawdy. Teraz przejdziemy do drugiego elementu zbroi Bożej. Jest to pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości. Jak zaraz się dowiemy, Jezus jest sprawiedliwością. Już z Zuzią mówiliśmy, że Jezus jest pasterzem, Jezus jest krzewem winnym, Jezus jest zmartwychwstaniem, Jezus jest prawdą. Dzisiaj się dowiemy, że Jezus jest sprawiedliwością. I taki pancerz, kiedy Paweł mówi o zbroi Bożej, o elementach zbroi Bożej, wzoruje się na obrazie rzymskiego do żołnierza. Rzymski żołnierz nosił właśnie taki pancerz. Taki pancerz nosił rzymski żołnierz, ale jest bardzo ważne.
Ten pancerz nosili tylko obywatele Rzymu, wojskowi. To też ma dla nas wielkie znaczenie, bo kiedy mówimy o pancerzu sprawiedliwości, to pancerz sprawiedliwości jest przeznaczony tylko do tych, dla tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, którzy są obywatelami Królestwa Bożego. Nie dla wszystkich. I chciałbym wam dzisiaj przywołać niektóre cytaty z Pisma Świętego, czy to ze Starego Testamentu, czy z Nowego, które mówią o pancerzu sprawiedliwości, które mówią o sprawiedliwości. Bo pamiętajmy, że czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy na polu walki. Bóg nam dał oręż, abyśmy wprowadzali Jego wolę tutaj na ziemi. Żeby Jego wola na ziemi, może nie w 100%, bo to jest niemożliwe na dzisiejszy czas, ale żeby Jego wola się tutaj realizowała. Musimy wyrywać diabłu to, co nieprawnie nam zabrał. I idziemy do Księgi Mądrości. W Księdze Mądrości w 5 rozdziale, w wersecie od 16 do 20 jest napisane o ludziach wierzących. Dlatego otrzymają wspaniałe królestwo i piękny diadem z rąk Pana. Osłoni ich bowiem prawicą, ochraniać ich będzie ramieniem. Jak zbroję przywdzieje swoją zapalczywość i uzbroi stworzenie ku odparciu wrogów. Jak pancerzem okryje się sprawiedliwością i jak przyłbicą odsłoni się sądem nieobłudnym. Weźmie świętość za puklesz niezwyciężony i jak miecz wyostrzony gniew nieobłudny. A razem z nim świat będzie walczył przeciw nierozumnym. I z tych zdań wyłania się naprawdę wielkie światło. Pan nie tylko jest przyodziany w pancerz sprawiedliwości, ale wyposaża w nią też wierzących. Dlatego jest tutaj napisane, uzbroi stworzenie ku odparciu wrogów. To Pan założy nam pancerz sprawiedliwości, abyśmy zwyciężali w każdej dziedzinie naszego życia i wprowadzali wolę Bożą na ten świat. I jak widzicie, ten pancerz zakrywał cały tułów rzymskiego żołnierza. Żołnierz rzymski był chroniony. Był chroniony z przodu, był chroniony z jednego boku, z drugiego boku, był chroniony też z tyłu. Ten pancerz naprawdę ochraniał rzymskiego żołnierza, ale mimo to, że ten pancerz ochraniał cały tułów, wiemy, że to jest bardzo ważna część naszego ciała. Tutaj, w tym obszarze znajdują się wszystkie najważniejsze wewnętrzne organy i tak dalej człowieka. Ale w tym obszarze jest coś najważniejszego. Jest serce. Serce. I ten pancerz przede wszystkim chronił serca. Chociaż żołnierz był opasany cały tym pancerzem, ale w tamtych czasach żołnierze mieli tak ostre włócznie, że mógł na przykład przebić przeciwnikowi bok z prawej strony i to ostrze docierało do serca, czy z tyłu na przykład. Pancerz sprawiedliwości chroni przede wszystkim serce. Dlaczego serce? O tym mówi Słowo Boże. Księga Przysłów, 4 rozdział, 23 werset. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Jak mamy strzec naszego serca? Ano właśnie zakładając pancerz sprawiedliwości.
Kiedy mamy na sobie pancerz sprawiedliwości, nasze serce jest chronione. Trudno dotrzeć do naszego serca, chociaż ktoś może nas atakować z różnej pozycji, z różnych stron. Pancerz nas ochrania. Do tego służy pancerz, pancerz sprawiedliwości. I kiedy prorok Izajasz miał wizję Mesjasza, w tej wizji widział Mesjasza, który był odziany właśnie w pancerz sprawiedliwości. Księga Izajasza, 59 rozdział, 17 werset, początek 17 wersetu. Izajasz tutaj pisze o Mesjaszu, ma tą wizję i pisze, że właśnie ten Mesjasz przywdział sprawiedliwość jak pancerz. Kiedy czytamy dalej, czy cały rozdział 59, zobaczymy, że prorok stwierdza, że na ziemi nie ma ani jednego sprawiedliwego człowieka. Nie ma człowieka sprawiedliwego. Ale kiedy widzi Mesjasza w swojej wizji, mówi, że ten Mesjasz jest przyodziany w pancerz sprawiedliwości. I następnie w Nowym Testamencie, kiedy Paweł pisze list do Tesaloniczan, mówi o konieczności przywdziewania pancerza sprawiedliwości. List do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 8 i 9. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary. Tu jest powiedziane pancerz wiary. Później wrócimy do tego, dlaczego pancerz wiary, a nie pancerz sprawiedliwości. To jest jedno i to samo. Odziani w pancerz wiary i miłość oraz hełm nadziei i zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na Jego gniew. Bóg się na nas nie gniewa. Bóg nie chce wymierzać na nas swojej kary za nasze odstępstwa. Bóg chce, abyśmy chodzili w sprawiedliwości, abyśmy byli sprawiedliwi, chociaż Izajasz mówi, że nie ma sprawiedliwego. Tak samo mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Mimo to Bóg chce, żebyśmy spędzali życie na tej ziemi jako sprawiedliwi. Nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew. Kto zasługuje na gniew Boga? Ci, w których Bóg nie znajduje sprawiedliwości. Ci zasługują na Boży gniew. I teraz coś o sprawiedliwości chciałbym powiedzieć. Co to znaczy sprawiedliwość? Sprawiedliwość pochodzi od greckiego słowa dikaios i to znaczy sprawiedliwy, doskonały, słuszny. Dosłownie można przetłumaczyć, że ten dikaios, sprawiedliwy, znaczy być takim, jakim powinno się być. Doskonałym, kompletnym. I żaden człowiek nie jest takim, jakim powinien być. Czy jest osoba tutaj, która jest w 100% z siebie zadowolona? Niech podniesie rękę. Nie ma. Właśnie. A sprawiedliwy to znaczy być takim, jestem całkowicie z siebie zadowolony, nie ma we mnie żadnego braku, żadnej wady,
Wszystko, co mówię, co robię, co czynię, wszystko jest dokładne, zgodne z wolą Bożą. Nie ma takiego człowieka. Nie ma, no to powiemy, skoro człowiek, w którym nie ma sprawiedliwości, zasługuje na gniew Boży, no jak się ma sprawa z nami? Wzorem sprawiedliwości jest Jezus Chrystus. On był właśnie takim, jakim powinien być. Jego, wiecie, kiedy Jezus chodził po ziemi, Jego prześwietlali na wszystkie możliwe sposoby. Był obserwowany każdego dnia, w każdej chwili. Obserwowało Go niebo, obserwowała Go ziemia, obserwowało Go piekło. I chcieli w Nim coś znaleźć. Znamy te utarczki z faryzeuszami. Wystawiali Go na próbę, bo chcieli coś znaleźć. Przyprowadzili Mu kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Dali Mu, pytali Go, czy trzeba płacić podatek. Ciągle chcieli Jezusa złapać na jakiejś niedoskonałości. I niestety nie udało im się to. Jezus był kompletnie dokładny. Był całkowicie na 100% sprawiedliwy. On zawsze taki był, taki jest i zawsze taki będzie. Bo Jezus wczoraj i dzisiaj i ten sam na wieki. Sprawiedliwy. Nigdy nie będzie, Jezus nigdy nie będzie inny. I Jezus daje nam wzór sprawiedliwości. Na czym polega sprawiedliwość? Jeżeli chodzi o naszą sprawiedliwość, my jesteśmy sprawiedliwi tylko i wyłącznie dzięki łasce Boga i tylko i wyłącznie sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Nie ma dla nas innej sprawiedliwości. Nasza sprawiedliwość to jest sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Sami z siebie nigdy nie będziemy tacy, jak chcielibyśmy być. Ilu z nas podejmuje decyzję, na przykład w Sylwestra to jest taki dobry czas na podejmowanie decyzji. Od Nowego Roku nie palę. I co później? Albo inne decyzje. Od Nowego Roku nie będę krzyczał na żonę czy na dzieci. Dwa dni może wytrzymamy, może tydzień. Podejmujemy decyzje, bo chcemy być w pewnych dziedzinach doskonali, ale nam się to nie uda. Nigdy. Tylko możemy być sprawiedliwi sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. A sprawiedliwością Jezusa Chrystusa możemy się okryć wtedy, kiedy poznajemy prawdę, o czym mówiłem na poprzednim spotkaniu. Bo Jezus jest prawdą, Jezus jest też sprawiedliwością. Skąd wiemy, że Jezus jest sprawiedliwością? Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział, 30 werset. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Jezus jest sprawiedliwością. Sprawiedliwością, która pochodzi od Boga. Jezus jest jedynym człowiekiem sprawiedliwym, który chodził po tej ziemi. I ten sprawiedliwy człowiek bez żadnego uszczerbku, bez żadnej ułomności dokonał przemiany na krzyżu, niesamowitej przemiany. Sprawiedliwy umierał na krzyżu i wziął niesprawiedliwość każdego człowieka. Wziął nasze niesprawiedliwości na siebie, aby nas obdarzyć swoją sprawiedliwością. Innej drogi do Boga nie ma. Do Boga możemy, do Boga Ojca możemy przyjść wtedy, kiedy On widzi nas sprawiedliwy. Sprawiedliwością Jezusa Chrystusa.
I drugi list do Koryntian. Piąty rozdział, 21 werset mówi. On to, Bóg Ojciec, dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Po co? Dlaczego? Dlaczego Jezus stał się grzechem? Dlaczego Jezus wziął nasze niesprawiedliwości na siebie? Wyjaśnia to dalsza część tego zdania. Abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Jezus wziął nasze niesprawiedliwości na siebie, stał się grzechem, tak jak mówi Pismo. On, który grzechu nie popełnił, który był w 100% sprawiedliwy, na krzyżu stał, wziął wszystkie grzechy nasze na siebie, stał się niesprawiedliwością. Dlatego później jest powiedziane, przeklęty każdy, kogo powieszono na drzewie. Jezus dokonał tego, nie dlatego, że tak mu się chciało, że miał taki kaprys, że ojciec mu tak powiedział. To tak, prawda, ojciec mu tak powiedział, ale Jezus miał konkretny cel, Bóg Ojciec miał konkretny cel. Bóg Ojciec wiedział, że nie ma sprawiedliwego człowieka na ziemi. Bóg święty, sprawiedliwy z niesprawiedliwym człowiekiem nie może się złączyć. Ale przecież Bóg kocha każdego z nas. Bóg chce, żebyśmy z Nim mieli i On z nami miał każdego dnia relację rodzinną. Ojciec i syn, ojciec i córka. Ale jak to może się dokonać, kiedy syn i córka są niesprawiedliwi, a Bóg sprawiedliwy? I tylko Bóg znalazł rozwiązanie. Jezus stał się grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. I kiedy przychodzimy do Boga Ojca w sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie, Bóg nie widzi naszych słabości, naszych grzechów, naszej niemocy, naszych różnego rodzaju niewłaściwych rzeczy. On w nas widzi sprawiedliwość swojego Syna. W nas widzi sprawiedliwość Jezusa Chrystusa i wtedy nie może nas odrzucić. Bo sprawiedliwością Jezusa mamy przystęp do Ojca. W liście do Rzymian Paweł napisał w 4 rozdziale, w 25 wersecie następujące słowa. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Dla naszego usprawiedliwienia Jezus został wydany za nasze grzechy. Ale z martwych wstał, powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. I w 5 rozdziale tego listu do Rzymian Paweł mówi jeszcze coś bardziej niesamowitego. Ten 9 werset 5 rozdziału listu do Rzymian Paweł zaczyna, no naprawdę niesamowicie, mnie to fascynuje. Tym bardziej, więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego grzechu, gniewu. Pamiętamy, dla kogo był przeznaczony gniew Boży. Dla tych, których Bóg nie znajdował sprawiedliwości. A tutaj Paweł pisze, będziemy przez Niego zachowani od karzącego grzechu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Kiedy zostaliśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa Chrystusa? Znajdźcie odpowiedź w tym wersecie. Kiedy? Tu jest napisane, kiedy zostaliśmy usprawiedliwieni. Teraz! No właśnie, teraz! Jeżeli Jezus jest Twoim Panem, to Ty stajesz się osobą usprawiedliwioną. Teraz,
Nie musisz czekać, nie musisz robić żadnych, żadnych jakichś wysiłków, nie musisz podejmować noworocznych postanowień, że będziesz lepsza, bo w Jezusie Chrystusie teraz jesteś usprawiedliwiona przez krew Jego. Teraz. To jest czas teraźniejszy. Jutro też będzie teraz. Pojutrze też będzie teraz. Za rok będzie teraz. I za 10 lat będzie teraz. Dlaczego będzie teraz? Zawsze. Bo u Boga, jak czytamy w innych miejscach, u Boga jest zawsze jeden dzień. U Boga jest zawsze dziś. To my mamy kalendarz, Bóg nie ma żadnego kalendarza. My mamy kalendarz, o, ja odbierałem zegarek od zegarmistrza i tutaj jest kalendarz taki mały, a na tym kalendarzu było 31. Ja mówię, czerwiec ma 31 dni, o nie, przepraszam. Już jest 1 lipiec i mi przestawił kalendarz. U Boga nie ma kalendarza. Bóg nie przestawi kalendarz i powie tak, no 30 czerwca byłaś usprawiedliwiona, ale teraz już jest 1 lipiec. To co sprawiedliwość? U Boga jest zawsze dziś. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba. Dziś, dziś, dziś. Dlatego Paweł pisze z premedytacją. Teraz przez krew Jezusa zostaliśmy uzdrowieni. Ale my musimy też w tej dziedzinie coś zrobić. My musimy chronić nasze serce, które jest usprawiedliwione sprawiedliwością Chrystusa Jezusa. Bo diabeł będzie nas atakował. Diabeł będzie chciał dotrzeć właśnie do naszego serca. Jest taki, też takie słowa są w Apokalipsie. Jeżeli serce cię oskarża, Boża miłość jest większa od twojego serca. Diabeł chce nas oskarżać. Diabeł atakuje prosto w nasze serce, bo diabeł wie, że Księga Przysłów mówi szczerz swego serca, bo tam życie jest, tam ma życie swoje źródło. Diabeł chce nas atakować, chce dotrzeć ze swoim, jak on nas atakuje? Swoim oskarżeniem. W sercu cię diabeł oskarża, że jesteś niekompletny, że jesteś niedokładna, że ciągle popełniasz błędy. Diabeł ciągle nas ochrania, oskarża. Ale kiedy jesteśmy chronieni pancerzem sprawiedliwości, Bożą sprawiedliwością w Jezusie Chrystusie, diabelskie oskarżenia po prostu nie docierają do naszego serca. Tak, ja wiem, jaki ja jestem, ja wiem, że popełniam błędy, ale wiem, kim jest mój Pan, Jezus Chrystus, który umarł za mnie, wziął grzechy moje, moje słabości, abym w nim stał się sprawiedliwością. Jestem sprawiedliwy przed Bogiem, idź precz, diable, z mojej drogi. I te oskarżenie, te ataki, oskarżenia, które chcą trafić w twoje serce, trafiają w pancerz sprawiedliwości. Jak powiesz diabłu, zgodzisz się z nim, że nie jesteś kompletna, doskonała, i powiesz, ale w Jezusie Chrystusie jestem usprawiedliwiona, to tak jakby diabeł trafiał swoimi oskarżeniami w twoją kamizelkę kuloodporną. Wiecie, jak dzisiaj ci terroryści noszą te kamizelki. To jest nasza kamizelka kuloodporna. Pancerz sprawiedliwości. Jesteśmy przyobleczeni tą sprawiedliwością. I tak ten pancerz gwarantuje nam zwycięstwo podczas walki. A walczymy z przeciwnością, z władzami, pierwiastkami zła na wyżynach niebieskich. I ten pancerz sprawiedliwości gwarantuje nam zwycięstwo. Bo kiedy zdejmujemy ten pancerz sprawiedliwości, kiedy nasze sumienie
zaczyna cierpieć pod ciężarem grzechu, diabeł ma łatwy do nas przystęp. Sumienie zaczyna nas oskarżać i diabeł tego nie zostawi. On będzie jeszcze bardziej starał się nas zranić, chociaż już zostaliśmy w pewnym stopniu zranieni przez naszą, przez jakąś głupią decyzję. I to jest furtka dla diabła, bo kiedy popełniamy grzech jakiś z premedytacją, to pozbawiamy się Bożej sprawiedliwości. Już tego pancerza w nas nie ma. I diabeł wtedy ze wszystkimi demonami przychodzi, aby cię jeszcze bardziej dobijać, ranić, aby cię po prostu stłamsić. Wtedy, w takiej sytuacji, bo takie sytuacje się zdarzają każdemu, bo każdy z nas nie jest doskonały, ale w sytuacji, kiedy wpadniemy w jakiś grzech, kiedy zrobimy coś niewłaściwego, no, ulegniemy jakiejś pokusie, nie możemy zwlekać, nie możemy biadolić, bo kiedy zaczynamy biadolić nad swoją sytuacją, to otwieramy furtkę diabłu. Co mamy zrobić? Mamy szybko przyjść do Boga i wyznać Mu to. Wyznać Mu to i w ten sposób zakłada znowu pancerz sprawiedliwości. Dlatego nie powinniśmy zwlekać z wyznaniem naszych win, kiedy coś takiego się stało. O tym pisze święty Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy, odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Dalej w drugim rozdziale tego pierwszego listu Jana, w pierwszym i drugim wersecie Jan napisał: Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Jeżeli zdarzy nam się potknięcie jakieś, jakaś no, niewłaściwa decyzja, grzeszne zachowanie, pamiętajmy, że Bóg Sprawiedliwy w Jezusie Chrystusie odpuści nam każdy grzech i przywdziejemy znowu pancerz sprawiedliwości. Staniemy się sprawiedliwi przed obliczem Boga Ojca, sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. I tutaj nie chodzi tylko o jakieś grzechy takie, no, jak Kościół nazywa, grzechy ciężkie. Grzechy ciężkie, oczywiście, czy idziesz do spowiednika, wyznajesz, słuchasz rady, modlisz się, przyjmujesz, decydujesz się na zadośćuczynienie i tak dalej, i tak dalej. Ale są grzechy, a nie ma kapłana. I co, mam chodzić w tym takim poczuciu winy i pozwalać, żeby diabeł mnie jeszcze bardziej atakował, męczył? Nie, ja już na początku mojego nawrócenia dowiedziałem się, że jest w ruchu Światło Życie, że jest coś takiego jak duchowe oddychanie. Jeżeli zrobię jakiś niewłaściwy, popełnię jakiś niewłaściwy czyn, ale nie jest to grzech jakiś taki z premedytacją, zaplanowany i tak dalej. Na przykład, no, wyjdzie z moich ust kłamstwo. To się zdarza. I wtedy nie ma kapłana, jestem gdzieś, nie wiem, na wakacjach, w lesie. I co mam? Chodzić w tym potępieniu? Bo diabeł to wykorzysta. Nie, mam zastosować to duchowe oddychanie. Więc wyznaję, wydycham ten grzech, mówię: Panie Boże,
Ja skłamałem, ja nie wiem, no nie zapanowałem nad sytuacją. Skłamałem, wybacz mi. Wyznaję, wydycham ten grzech i wdycham Boże przebaczenie. I wdycham Boże przebaczenie, zakładam zbroję Bożą. I znowu jestem sprawiedliwy, choć diabeł będzie chciał powiedzieć, nie, 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 to tak nie ma tak łatwo. A pamiętajmy, że on jest kłamcą. A Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy opuści je nam, odpuści je nam. I przyjmuje znowu sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie. Kiedy wyznaje ten grzech, Bóg go wymazuje. Jego już nie ma. A nie jeszcze muszę z tym jakoś porozmawiać z kierownikiem duchowym, jak za dwa tygodnie wrócę z wakacji. Chłopie, dwa tygodnie będziesz żył w potępieniu. Daj sobie z tym spokój. Wyznałeś to Bogu. To jest, tak to wygląda. Wyznawanie grzechów Bogu. Nie wiem, czy to będzie widać, czy to jest widoczne. Grzech. To jest właśnie ten... Słucham? Zatrzyma się graniczące. To jest ten właśnie mój niewłaściwy czyn, czy... Nie mogę zrobić zbliżenia, jak ty machasz na lewo i prawo. 3 minuty już trzymam. Nie. Musisz wyznać ten grzech, bo mnie oskarżyłaś. I to jest grzech. Jeżeli ten grzech wyznaje Bogu, co Bóg robi? Znajdź ten grzech. Możesz tą tabliczkę rozebrać. Poszukać tam w środku, poszperać i tak nie znajdziesz tego grzechu. Tak jest z Bożym przebaczeniem. My myślimy, że Bóg, często tak myślimy, że Bóg wybacza nam chwilowo nasz grzech. Często tak się dzieje, że na przykład idę do spowiedzi, wyznaję jeden grzech i za 2 tygodnie to samo się dzieje w moim życiu. Więc co przyjmuję? Że Bóg mi nie wybaczył tego grzechu. A diabeł już tutaj działa. Tymczasem to absolutnie nie jest prawda. Wyznany grzech już go nie ma. Jeżeli wpadam w ten sam rodzaj grzechu, to jest to nowy grzech tego samego rodzaju. Ale nie ten sam. Nie dajmy się złapać diabłu, bo on będzie chciał nas potępiać. Widzisz, gdyby Bóg ci wybaczył, to na pewno byś już tego nie zrobił. A to jest tylko grzech tego samego rodzaju. I znowuż, jeżeli go popełniłem, wyznaję i Bóg robi klik i już go nie ma. I nadal chodzę w Bożej sprawiedliwości. I wyglądam tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Sprawiedliwy w Jezusie Chrystusie. I diabeł wie, kto potrafi nosić pancerz sprawiedliwości. Diabeł to o tym bardzo dobrze wie, ale my mało o tym mówimy w Kościele, o pancerzu sprawiedliwości, o sprawiedliwości człowieka mało mówimy i mało na ten temat wiemy. Są wspólnoty, które w takim na spotkaniu niczym się nie różnią od mityngów anonimowych alkoholików. Dlaczego się nie różnią? Na mityngu anonimowych alkoholików jest tak. Ja, Henryk, alkoholik i zaczynam swoje problemy. Tutaj udało mi się odmówić alkoholu, tam uciekłem z przedziału, bo pili piwo, czułem ten zapach i ciągle babramy się w tym problemie alkoholizmu. Tak samo jest z niektórymi ludźmi odnośnie grzeszności człowieka. Ciągle babrają się w swoich słabościach. A bo ja taki słaby, Bóg wie, że jesteśmy prochem. A co proch może
ile za proch zapłacisz? Nic. Ale Bóg zapłacił cenę swojego Syna za ten proch. Bóg wie, że jesteśmy słabi. Bóg wie, że jesteśmy nic nie warci. On o tym wie, nie musisz przypominać o tym Bogu. On o tym wie. Ale my ciągle, no tak, ale ja taki do niczego, siadam w ostatnim ławce, bo przecież nie jestem godzien usiąść blisko ołtarza. I babramy się w tym, i babramy, a nie wiemy o tym, że Jezus umarł, abyśmy chodzili w sprawiedliwości. Diabeł chce nas trzymać ciągle w poczuciu winy, a nie udaje się, a się nie wychylę, albo to, a nie będę pyszny. Pysznym jesteś wtedy, kiedy nie słuchasz tego, co mówi Słowo Boże, co mówi Jezus. Jezus mówi, ja cię usprawiedliwiam moją sprawiedliwością, a ty mówisz, nie, bo przecież jestem do niczego. To jest twoja pycha, a nie pokora. Pokora jest tak, Panie Boże, ja jestem grzeszny, ale twoją sprawiedliwością, tak jakbym nigdy nie zgrzeszył. I diabeł już tutaj nie ma przystępu do ciebie. W Jezusie Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni. Dlaczego nie nosimy tego pancerza sprawiedliwości? Może dlatego, ten pancerz jest ciężki. Jak go później zdejmę, to możecie go podnieść, zobaczycie, że on nie jest lekki wcale. On ma swoją wagę. Pancerz, ten pancerz jest ciężki. Pancerz sprawiedliwości jest też ciężki do przyjęcia w umyśle. Nam się wydaje, nie, to nie dla mnie. To za ciężka ta mowa. Ja pozostanę w swoim myśleniu, że do niczego się nie nadaje i tak dalej. Słuchajmy, co mówi Słowo Boże na ten temat. List do Filipian, 3:9. Paweł pisze, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, według prawa Paweł był sprawiedliwy. Był faryzeuszem z faryzeuszów, przestrzegał 613 przykazań, zakazów, nakazów. Był sprawiedliwy według prawa, ale tu pisze, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Pamiętacie, że tu przeczytałem, że jesteśmy odziani w pancerz wiary. Teraz, tu jest pancerz wiary w pierwszym liście do Tesaloniczan, a teraz Paweł pisze, że przez wiarę w Chrystusa Jezusa mamy sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Ja wierzę, że jestem usprawiedliwiony, to jest mój pancerz. Jestem usprawiedliwiony, kiedy wyznaję moje grzechy, kiedy stosuję też to duchowe oddychanie, i jestem usprawiedliwiony, a kiedy mam przez wiarę, przyjmuję, że jestem usprawiedliwiony, to ja dbam o tą sprawiedliwość. Ja sobie nie pozwolę na pewnego rodzaju rzeczy w moim życiu, bo dbam o sprawiedliwość. Teraz byłem w Wysowej Zdrój, tam pod słowacką granicą i mówiłem o mojej rodzinie, jak wygląda relacja z moją rodziną. I od razu znalazło się grono ekspertów, którzy chcieli powiedzieć, co mam robić, żeby moja rodzina z powrotem się połączyła. Mówię wam, tacy eksperci, że mi aż trudno było, zaciskałem zęby, no ale musiałem jakoś to przetrwać. Była taka propozycja. Henie, gdybyś zamieszkał wyprowadził się do Hamburga, tam gdzie mieszka twoja żona, twoje dzieci, gdybyś się tam wyprowadził, byłbyś bliżej nich, to wasze relacje by się bardziej mogły zacieśnić. A jak jesteś daleko, to uważaj, bo możesz wpaść w alkoholizm i w cudzołóstwo. To była rada dla mnie. Jak jestem daleko, ja mogę wpaść z powrotem w alkoholizm, bo jestem sam i w cudzołóstwo. I więc ja odpowiedziałem, ja w to nigdy nie wpadnę, bo ja podejmuję decyzję.
Jeżeli wiem, na czym polega sprawiedliwość Boża, jeżeli w tej sprawiedliwości mogę do Boga przychodzić jako dziecko i On mnie naprawdę karmi, syci, daje mi wszystko, co jest mi potrzebne, to ja zabiegam o tą sprawiedliwość, a odrzucam grzech. To są moje decyzje. Oczywiście są takie różnego rodzaju, na przykład grzech zaniedbania, coś takiego, to nam się zdarza. Ale wiemy, co z tym zrobić. Ale zabiegam o moją sprawiedliwość. To jest mój obowiązek nosić ten pancerz sprawiedliwości, chociaż to jest, nie jest łatwe, to jest czasami ciężkie. Muszę podejmować naprawdę ciężkie decyzje czasami. Ale to albo będę miał pancerz sprawiedliwości, albo go zdejmę i wtedy diabeł od razu przychodzi i oskarża moje serce. Pancerz sprawiedliwości, sprawiedliwość Chrystusa Jezusa pochodzi od Boga i polega na wierze. Ja wierzę, że jestem usprawiedliwiony. I kiedy mam taką, tak postępuję, tak buduję swoją wiarę, tak prowadzę swoje życie, to ten pancerz sprawiedliwości, chociaż jest ciężki, ale on mnie naprawdę jest w stanie rozradować. Nie wpadam w depresję, nie mam, chociaż mam czasami trudne dni, ale nie mam jakichś takich, no nie wiadomo co, myśli samobójczych czy coś takiego. Raduję się, że mam pancerz sprawiedliwości. I teraz chciałbym wam jeszcze pokazać te z Księgi Izajasza, 61 rozdział, bo kiedy patrzycie na mnie, mówię o tym pancerzu sprawiedliwości, o zbroi Bożej, to jest takie troszeczkę chłopskie, prawda? To jest męskie. Kobiety to sukieneczka ładna tutaj, kolczyki, korale. Chcę wam pokazać, że kiedy Bóg mówi o pancerzu sprawiedliwości, nie mówi tylko do mężczyzn. Izajasz 61, 10-11 werset. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubieńca, to jest mężczyzna, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę, to jest kobieta, strojną w swe klejnoty. Zaisty, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość. Wracamy tutaj do woli Bożej na ziemi. Rozpleni się sprawiedliwość, jeżeli my, chrześcijanie, katolicy, nauczymy się chodzić w pancerzu sprawiedliwości. Rozpleni się sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów. Mamy odpowiedzialność przed Bogiem. Modlimy się modlitwą Ojcze nasz, niech wola Twoja, tak jak w niebie, dzieje się na ziemi. No to zrób coś z tym. Pokaż ten pancerz, załóż pancerz sprawiedliwości i do boju. I teraz jeszcze na koniec, pancerz rzymskiego żołnierza, tak jak widzicie na mnie, składał się z takich wypolerowanych płytek. To są metalowe płytki. Ten pancerz nazywa się po łacinie lorica segmentata. Segmentata to z segmentów się składa. I kiedy żołnierz miał obowiązek dbać o swój pancerz, kiedy on był na przykład w obozie, nie walczył, to on zdejmował ten pancerz i polerował te płytki. Polerował te płytki, czyścił ten pancerz. To był ich obowiązek. Te metalowe płytki musiały być czyste. I kiedy żołnierz stawał do walki, mając ten pancerz, kiedy stawał naprzeciwko wroga, stawał pod słońce, słońce odbijało promienie od pancerza, oślepiało przeciwnika. My wiemy, że Jezus Chrystus jest
słońcem sprawiedliwości. Promienie słoneczne, jeżeli masz ten wypolerowany pancerz sprawiedliwości, promienie światła sprawiedliwości odbijają się od twojego życia i co robią? Oślepiają diabła i jego demony. On nie może na ciebie patrzeć. On zamyka ręce, oczy, nie może, odwraca się, bo nie może na ciebie patrzeć. Bo ty świecisz sprawiedliwością Bożą. Ty go oślepiasz, ale ty oślepiasz przeciwnika, te promienie Jezusa Chrystusa odbijają się od twojego pancerza i oświecają drogę i przeciwnik nic nie może zrobić przeciwko tobie, bo ty masz światło, ty widzisz każdy jego zakus, każdy jego podstęp. Więc w ten sposób jesteś zwycięzcą. Przeciwnik na ciebie nie może spojrzeć, jest w szoku, bo go oślepiasz, tak jakbyś miała lusterko i świeciła. Nie wiem, czy teraz jeszcze to robią dzieci, na pewno robią, lusterkiem świecą w oczy tam komuś. To tak my mamy naszą sprawiedliwością świecić w oczy diabła i jego demonów. I to jest nasze zwycięstwo. Oślepisz przeciwnika światłem Jezusa Chrystusa. Mało tego, tak jak już powiedziałem, ta światłość, która opromienieje z nas, czyni nas niewidocznymi dla diabła. Diabeł nie wie, gdzie się znajdujesz, bo jesteś niewidoczny. Ja znalazłem taki egzorcyzm poranny, który mi się bardzo podoba. I jak tylko pamiętam, to zawsze sobie rano go mówię. Egzorcyzm poranny nosi takie słowa. Ja cytuję, mocą Bożą, mocą Twoją Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen. Rano wstaniesz, przyoblekasz pancerz sprawiedliwości, chociaż nikomu nie polecam, aby na noc go zdejmować, ten pancerz sprawiedliwości. Diabeł działa też przez sny. Ale kiedy rano wstajesz, wiesz, że masz pancerz sprawiedliwości, mówisz, Panie Boże, w Trójcy Świętej, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty, uczyń mnie niewidzialnym dla mojego wroga dzisiaj. Amen. I to jest piękne. To jest piękne. Pan chce, Jezus chce, abyśmy ciągle chodzili w tym pancerzu sprawiedliwości, bo On zapłacił cenę. On wiemy, jaką cenę zapłacił, żebyśmy my chodzili w sprawiedliwości Bożej. Nasz przeciwnik, diabeł, chce nas zobaczymy tutaj. Jezus chce, abyśmy chodzili w tej sprawiedliwości. Tu jest cała zbroja, wszystkie elementy. Bóg chce, abyśmy zawsze byli przysposobieni do walki, czy w dzień i w nocy. Ale diabeł, jak tylko będzie miał przystęp do ciebie, to zaraz ci powie, słuchaj, ten pancerz jest ciężki, bo cała zbroja waży ponad 20, około 30 kilów. To jest ciężkie dla ciebie, wystarczy tobie szlafrok. I teraz, ale to my podejmujemy decyzję. Ja podejmuję decyzję, czy ja będę gotowy do bitwy, mając na sobie ten pancerz sprawiedliwości i inne elementy zbroi, czy tutaj to ja nie wiem, czy to mężczyzna, czy to już kobieta. I do nas należy decyzja. Dzisiaj już wiemy, na czym polega nasza sprawiedliwość. Bóg chce, abyśmy chodzili w tej sprawiedliwości. Diabeł chce nas tłamsić. Miejmy to na uwadze. Myślę, że chyba już wszystko powiedziałem. Myślę, że to było zrozumiałe. Jak było zrozumiałe, to powstańmy.